Witam serdecznie w trzeciej części poradnika do rajdu Głęboka Krypta Deepstone. Znajdujemy się w kolejnym, trzecim ekanterze. Dodatkowo, oprócz rozszerzenia skanera i operatora, pojawi nam się nowy buff, rozszerzenie zwane supresorem. Tutaj nie wyznaczamy konkretnej osoby do danej roli, gdyż każda osoba w trakcie rozgrywki może przejąć dany buff i zająć się jego rolą. Rozszerzenia, buffy pojawią nam się na potworkach losowo w pomieszczeniu. Zacznijmy od buffa rozszerzenia operatora. Dla przypomnienia, operator jest to czerwony buff. Osoba będąca operatorem będzie miała za zadanie strzelić w jeden z terminali po jednej stronie pomieszczenia okryty czerwoną siateczką. Dla uniknięcia stresu możemy oddać strzał w obydwa terminale po jednej stronie. Dla ułatwienia polecam lewą stronę pomieszczenia, gdyż dwa terminale są w tym miejscu łatwo widoczne. Po prawej stronie pomieszczenia najlepiej, jeśli staniemy na schodkach, by zobaczyć terminal z tyłu. Operator w ten sposób aktywuje możliwość podjęcia rdzeni nuklearnych, których mamy 4 dla członków drużyny. Kolejnym rozszerzeniem jest rozszerzenie Buff Scanner. Dla przypomnienia, jest to żółty buff. Zadaniem skanera jest podanie, które z danych koszy, do których musimy zanieść nasze rdzenie nuklearne, są prawidłowe. Mamy 4 kosze. Zaczynając od wejścia do pomieszczenia, te kosze, które są bliżej flagi, po prawej i po lewej stronie nazywamy spawn site. Ten oto kosz będzie to spawn right. Po polsku będzie to prawy pierwszy lub prawy flaga i spawn left, lewy pierwszy, lewy flaga. Te dwa kosze, które są bliżej bossa w tym momencie, te bliżej szyby, nazywane są boss side. Left boss, lewy boss i right boss, prawy boss. W momencie fazy, gdy operator strzela w dwa terminale po jednej stronie pomieszczenia, skaner widzi, który z koszy świeci się dla niego. Kosze mogą świecić się przykładowo obydwa lewe, left side, obydwa prawe, right side, obydwa przy fladze najbliżej nas, spawn side, a także obydwa przy bossie, boss side. Jak również mogą być one krzyżowane. Przykładowo left boss, boss lewy i prawy flaga, spawn right. Do odpowiednich wkładamy rdzenie nuklearne, o czym za chwilkę. Kolejnym rozszerzeniem w tym ekanterze, nowym buffem, jest supresor. Supresor to niebieskie rozszerzenie. Zadaniem supresora jest oddanie strzału do bossa z 3 pozycji w pomieszczeniu, które te pozycje wskazują nam wiszące piłki, powiedzmy piłki plażowe, beachbole. Beachbole w pomieszczeniu mamy 3. Jako supresor musimy stanąć pod tą wiszącą piłką, zaczynając od lewej lub prawej strony pomieszczenia i spod niej oddać strzał w kierunku bossa, który przechadza się w pomieszczeniu. Następnie musimy zeskoczyć i podejść do środkowej piłki, która jest obok flagi. Kolejno oddać strzał w kierunku bossa i następnie doskoczyć do trzeciej piłki i ponownie oddać strzał w kierunku bossa. Dla ułatwienia, gdzie w danym momencie przechadza się nasz boss, boss jest pokryty niebieską siatką. Supresor w ten sposób otwiera nam kosze, których prawidłowość podaje nam skaner, do których wkładamy rdzeń nuklearny. Supresor szybko przeskakuje między piłkami plażowymi i oddaje strzał w kierunku bossa. Strzał musi być oddany spod 3 piłek plażowych. Całość powinna zająć około 7 do 8 sekund. Każda wolna osoba, również operator, jak i skaner, po wykonaniu ich zadań, za wyjątkiem supresora, który otwiera dla nas kosze, dobiec do losowo otwartych rdzeni nuklearnych, które mamy 4, i zanieść je do koszy prawidłowych koszy wskazanych nam przez skaner w danym momencie. Na dotarcie do rdzenia i zabranie go mamy 10 sekund. Rdzenie losowo znajdują się przy panelach dla operatora.
Najlepiej, jeśli podczas rozgrywki będziemy spoglądali na minimapę, czy po dwóch stronach pomieszczenia jest mniej więcej po pół drużyny. Każda osoba, która zabrała buffa z potworka, przygotowuje się do roli. Najlepiej, jeśli skaner stanie na jednej z balustrad, gdzie stoi supresor. Supresor już stoi pod piłką plażową z prawej lub lewej strony pomieszczenia, a operator stoi z prawej lub lewej części pomieszczenia, przygotowany do oddania strzału w terminal. Faza ról zaczyna się, gdy usłyszymy dźwięk alarmu. W tym momencie supresor zaczyna skakać pomiędzy piłkami i oddaje strzał w kierunku bossa. Skaner podaje nam, które z dwóch koszy świecą się żółtą siatką. Operator oddaje strzał w kierunku dwóch terminali. Każda wolna osoba, za wyjątkiem supresora, biegnie po rdzeń nuklearny, losowo otwarty w pomieszczeniu, i niesie go do podanych przez skaner koszy. Po każdej fazie jeden z rozszerzenia buffów, skaner, supresor lub operator został dezaktywowany. Osoba, która będzie miała zdezaktywowany buff, usłyszy dźwięk, jak również na ekranie nad mocą zobaczy tekst o dezaktywacji. Należy szybko włożyć ten buff rozszerzenie do jednego z trzech terminali kiosków umieszczonych w tym ekanterze. Terminale, jak poprzednio, są ze sobą połączone. Należy podać najlepiej głosowo, przykładowo skaner jest nieaktywny. Wolna osoba musi podjąć buff z terminalu przed rozpoczęciem kolejnej fazy i przejmując daną rolę dla danego buffa. Jeżeli osoba niosąca rdzeń zginie, najszybciej należy podjąć rdzeń z podłogi i włożyć go do danego kosza, a następnie ożywić gracza. Jeżeli rdzeń nie zostanie podjęty w przeciągu 10 sekund, następuje wipe, rozgrywkę. Zaczynamy więc od początku. Po zakończeniu 6 faz, cała drużyna udaje się na środek pomieszczenia, gdzie otworzy się właz w podłodze i biegnie do końca, by uchronić się przed rozbiciem. Both right side. My ball. Time pass, put it in. Who is deactivated? I am. I do not know, but I am one with the scanner. Take the blue stuff, please. I got it. Ow. You almost got me killed. Shady, you only need to do it after you hear like the bell ring, like a boom. My Discord is connected to my phone, that's why I couldn't hear any noises. Well, the terminals also start like glowing yellow, like the big ones that spawn the cores. Okay. You see like a yellow outline starting to fill it. Which one? Oh, sorry, I will check, it's both boss. Going boss left. I picked one. Pass. Nice. Okay, boss left done. It's overloaded. Who is deactivated? Not suppressor. Both I am one with the scanner. Yeah, where? Got it. Yeah, have it. But I'm trying to help you out. I can't get any ads. Okay. Take it, Jack. Okay, which one? Wait. Which one? It's gonna be boss left, boss right, so both boss. Bosses. I'm sorry, but there was all fine. The mid. On the mid?
Okay, yep. Everyone to the middle. Come on, come on, come on. Run to the very end. Przed nami ostatnie starcie. Jak w poprzednim Ekanterze znajdziemy tutaj trzy rozszerzenia. Rozszerzenie buff skanera, operatora oraz supresora. Arena, na której się znajdujemy, zawiera trzy, nazwijmy te miejsca, sektorami oznaczone kolorem. Miejsce, w którym stawiamy flagę, jest to kolor biały, sektor biały, tak zwany sponsor. Sektor naprzeciwko jest w kolorze niebieskim. Nazywamy go Blue Side. Oraz sektor w kolorze pomarańczowym, nazywany Orange Side. W każdym z trzech sektorów znajdują się po dwa kosze, znane z poprzedniego Ekantera, do których musimy donieść i włożyć rdzenie nuklearne. Na środku areny znajduje się nasz boss, który w tym momencie wygląda jak zbite kawałki metalu. Zacznijmy od ról. Operator, buff operatora, wypada na potworku w sektorze białym. Zadaniem operatora będzie ochrona graczy niosących rdzenie. Gracze lub gracz mogą utknąć w wielkiej fioletowej kuli, którą osoba będąca operatorem musi zniszczyć poprzez strzał w tą kulę. Supresor, nasz niebieski buff, pojawi się w sektorze pomarańczowym. Osoba będąca supresorem, ponownie jak w poprzednim Ekanterze, będzie musiała strzelić w bossa spod plażowych wiszących kulek. Supresor oddaje strzał w kierunku bossa spod trzech wiszących piłek w danym sektorze, do którego przemieścił się boss, w momencie, gdy wolni gracze podniosą wszystkie cztery rdzenie z ziemi. W każdym sektorze są po trzy kule. Trzy kule wiszące w sektorze białym. Trzy kule wiszące w sektorze niebieskim. Oraz trzy kule wiszące w sektorze pomarańczowym. Skaner, buff skanera, wypada w sektorze niebieskim. Możecie dołączyć do grupy, która powie, że skaner jest niepotrzebny, jednak prawidłowo uczest zabierając buff skanera może nam się przydać w momencie, gdy nie mamy wszystkich czterech rdzeni, jak również w celu przetrzymania czasu buffa dezaktywacji, o czym za chwilkę. Są różne szkoły przejścia tego Ekantera, wytłumaczę na przykładzie, którym najczęściej uczę drużyny. Na początku dzielimy się po dwie osoby do każdego sektora. W sektorze białym, spun, znajdzie się również osoba będąca operatorem. W sektorze pomarańczowym znajdzie się osoba będąca supresorem. W sektorze niebieskim dowolna osoba niech podniesie buff skanera. Rozgrywkę zaczynamy uderzeniem w środek areny, gdzie znajduje się nasz uśpiony boss. Pozbywamy się potworków z każdego sektoru. Im szybciej pozbędziemy się małych z nich, tym szybciej pojawią się rycerze. Po zabiciu rycerzy w każdym sektorze pojawi się potworek z danym buffem. Operator w spunie, skaner w niebieskim sektorze i supresor w sektorze pomarańczowym.
Następnie boss, który cały czas atakował nas ze środka areny, zaczyna się przesuwać do jednego z sektorów. Informujemy lub jesteśmy informowani przez innych członków graczy, przykładowo boss idzie do pomarańczowego. Z jakiegoś powodu boss nie lubi z początku koloru niebieskiego, istnieje więc 99% szans, że na początku wybierze on kolor biały zwany spunem lub pomarańczowy. Cała drużyna biegnie do danego sektoru. W tym momencie zadaniem każdego gracza jest strzał w jego cztery nogi. Przydatna może tu być nowa bomba. Po ich zniszczeniu z każdej nogi silnika spadnie jeden rdzeń nuklearny. Na ziemi muszą znaleźć się ich cztery. Dopiero wtedy członkowie drużyny mogą i muszą podnieść rdzeń. Czas eksplozji rdzenia to 10 sekund, czyli w 10 sekund cztery rdzenie muszą zostać podniesione z ziemi i doniesione do koszów. Podczas niszczenia nóg bossa z nieba pojawią się fioletowe słupy światła, w których jeśli zostaniemy, zginiemy. Gdy tylko na nas spadnie, uciekajmy z niego. Gdzie niesiemy nasze kule? Nasze rdzenie musimy zawsze umieścić w czterech koszach, które są naprzeciwko sektoru, do którego przyszedł boss. Jeżeli niszczyliśmy jego nogi przykładowo w sektorze pomarańczowym, oznacza to, że dwie kule muszą zostać doniesione do sektoru białego i dwie do niebieskiego. Jeśli niszczyliśmy nogi bossa w sektorze białym spłonie, oznacza to, że dwa rdzenie musimy donieść do sektora niebieskiego i pomarańczowego. Nigdy więc nie wkładamy rdzeni do sektoru, w którym aktualnie znajduje się boss. Przy podnoszeniu kul z ziemi uważajmy, by nie przejąć kuli kogoś z rąk. Przykładowo, gdy w tym momencie to ja podnoszę kulę z ziemi, a boss jest w sektorze białym, mówię, że biegnę do pomarańczowego. W tym momencie jedna osoba również biegnie w tym samym kierunku, a dwie pozostałe, słysząc, który sektor ja wybrałam, biegnie do drugiego sektoru. Można tutaj również grać, przypisując gracza do gracza, przykładowo gracz A zawsze będzie biegł z graczem B. Zapoznajmy się teraz z koszami. Te dwa kosze należą do sektora białego spuna. Kosz pierwszy i kosz drugi. Kolejne dwa kosze znajdujące się w sektorze niebieskim, po lewej i po prawej jego stronie. Oraz ostatnie dwa kosze znajdujące się w pomarańczowym sektorze. Gdy gramy na cztery kule, znaczy gdy zniszczyliśmy cztery nogi bossa, wszystkie cztery kosze z sześciu, które znajdują się nie w tym sektorze, w którym obecnie będzie znajdował się boss, muszą zostać zapełnione. Każda wolna osoba, w tym również osoba, która zabiera skaner, musi zanieść rdzenie do koszy. Rdzeni nie niesie supresor, który odblokowuje kosze, oraz operator, który niszczy kule, w których mogą utknąć gracze. Zobaczmy, jak wygląda teraz rola supresora. Supresor w momencie, gdy gracze zabierają z ziemi rdzenie nuklearne i niosą je do kosze, gracz będący supresorem musi w danym sektorze, który wybrał boss, musi strzelić w bossa spod trzech piłek plażowych. A więc, jeśli boss przemieścił się do białego sektora, gdy gracze podniosą rdzeń, supresor musi w białym sektorze uderzyć w bossa spod trzech piłek plażowych znajdujących się w tym sektorze. To zadanie musi być wykonane szybko, gdyż gracze niosąc rdzeń mają 10 sekund na doniesienie rdzenia do kosza. Supresor odblokowuje w ten sposób kosza. Zobaczmy teraz widok operatora. Gdy gracze niosą rdzeń do koszy, mogą utknąć fioletowej kuli, która, by rozbić operator, musi w nią strzelić. Operator, najlepiej jeśli w tym momencie niesienia rdzeni, znajdzie wyższe miejsce na arenie, na przykład kolumna, gdzie może widzieć graczy i bez problemu wycelować, gdy będzie to konieczne. Jak również, gdy gracz zniknie z pola widzenia, podążać za nim. Przydatne jest to również, gdy gracz nie doniesie rdzenia i będzie potrzebna pomoc we włożeniu rdzenia do kosza lub ożywienia gracza. Gdy wszystkie cztery rdzenie zostały umieszczone w koszach, cała drużyna zbiera się w tym umownym punkcie.
Jeśli posiadamy w drużynie Titana, warto postawić tutaj Babla. Boss przemieszcza się teraz na środek areny. Przyjrzyjmy się uważnie temu miejscu. Wokół bossa widzimy dwie linie potoczne nazywane trashem. Gdy drużyna biegnie do umownego miejsca, po umieszczeniu wszystkich czterech rdzeni w koszach, po chwili w miejscu tych dwóch linii będzie poruszać się wokół bossa trash. Należy przeskoczyć pierwszą linię. Uwaga, by nie skoczyć innemu graczowi na głowę, jak również jeśli gracz zginie podczas skoku, najlepiej ożywmy go po fazie ataku na bossa, gdyż ożywiony gracz może ponownie zostać zabity przez latający trash. Wróćmy do umownego miejsca. Gdy cała drużyna znajduje się w tym miejscu, czekamy, aż linie trashu zaczną wirować wokół bossa. Skaczemy do wewnątrz. Gdy posiadamy w drużynie Warlocka, miło będzie, jeśli postawi on tutaj Wella. Jeśli w naszej drużynie znajduje się osoba z Divinity, boskość, najczęściej ta osoba przejmuje rolę operatora. Podczas ataku na bossa, na jego spodzie zobaczymy wielką niebieską kulę, gdy Divinity jest aktywne. Należy wtedy celować w tą kulę, by zadać więcej obrażeń. Podczas ataku trzykrotnie jesteśmy wyrzucani przez bossa na zewnątrz linii do umownego miejsca. Ponownie skaczemy do wewnątrz, ostrożnie nie dając się uderzyć przez latający trash. Jeśli nie uda nam się zabić bossa za pierwszym podejściem, drużyna wraca do swoich sektorów i zajmuje się zabijaniem potworków, zdobywaniem amunicji. Ponownie boss udaje się do konkretnego sektora, cała drużyna podąża również za nim. Ponownie niszczymy jego nogi. Po wypadnięciu czterech kul niesiemy je do koszy, do sektorów naprzeciwko bossa i ponownie udajemy się do miejsca ataku. Jak również w tym etapie jeden z trzech rozszerzeń buffów prawdopodobnie zostanie dezaktywowany, więc od razu po pierwszym ataku na bossa osoba z dezaktywowanym buffem udaje się do jednego z trzech terminali i po 30 sekundach może lub musi w przypadku operatora i supresora ponownie podjąć buff z terminalu kiosku. W ostatnim etapie życia boss zaczyna się teleportować do dowolnych sektorów. Kontynuujemy jego zabijanie. Gdy nam się poszczęści, w nagrodę możemy otrzymać egzotyka Eyes of Tomorrow. Dziękuję serdecznie i zapraszam do kolejnych poradników. Isn't he charged with light? He's okay, everyone. Yeah. Do bubble. Yeah. Bubble. Nice. Thank you. Careful to the bubble again. Nice. Oh no. The hell, man. Come on. All fine. We'll rest you for a moment. Come on, come on, come on, come on. No. Okay, everyone to position, please. Yeah. Moving to the blue, everyone to the blue, please. Yep, 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 yep. Do we have a scanner? Someone took the scanner? Nope. Okay. Okay. Right. Tempest not yet. One and two and three and four. One more. Okay, everyone, grab it. I'm going orange. One person. I'm going with the lady. Orange. Okay. Stuck. Spawn. Servant is this one, yes. Blue.
go spawn, go spawn, go spawn, go spawn. Should be suppressed in 5, 4, 3, 2, 1, now. Thank you. Nice. We fine here? Yeah, we fine here. Nice. Yeah. Everyone to the Tempest, please. Plus the ball. The warriors. And wait with the bubble. I don't have it now. Okay, we fine. We still got to find now. Well, it's not ready. Whatever. We don't need it now. Okay, ready. Don't die. Okay, now. And he will start teleporting for a moment. Keep shooting, keep shooting. He's going to teleport. He's on orange. 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 Keep going. Just shoot, please. Spawn. He's on spawn. Spawn. Shoot him with everything you have. Except I'm not gonna shoot him with anything because I have nothing. Orange. We did it. Good job. Let's go, come on. Hey, okay, ice, please. Yes. I fucking got it! Good job.